Jest kilka grup polityków, z których się śmiejemy. Są to politycy albo nadgorliwi, albo po prostu głupi. Śmieję się ogólnie z polityków i z tego, co oni robią. Z jakichś tam wpadek językowych. Nie po raz pierwszy staje mi. Śmieję się z polityków dziwnych, ale moim zdaniem z tych niektórych dziwnych raczej ludzie bardziej tak nie lubią czy coś takiego. Bo... Korwin-Mikke. A trzeba pamiętać, że jest to 2-milionowa grupa osób, która nadal w Polsce jest dyskryminowana. Przepraszam. Panie prezesie, dlaczego pan się tak roześmiał? Nie, no przecież, nie, to jest tak śmieszne, nie, 2 miliony, hej, to, dobrze. Korwin-Mikke mnie nie bawi, ponieważ najczęściej jego wypowiedzi mnie nieco przerażają, więc chyba się nie liczy. No oczywiście z tych ludzi, którzy są strasznie bardzo mało wykształceni, a próbują pokazać swoim zachowaniem, tudzież w polityce jakoś specjalnie się uwidaczniać. Nasz były prezydent Lech Wałęsa. Wszedł tak jak do obory, ani by, ani ma, ani kukuryków. Przede wszystkim pan Lepper jest śmiesznym człowiekiem przez swoje zachowanie, przez swoje wypowiedzi. Ich troje to jest, tak? Ich czy ich troje? Bardzo często śmieję się też z pani Renaty Beger. Począwszy od prezydenta Busha, poprzez sekretarza generalnego ONZ-u pana Anana Kofana. No i z tych... Że lubi seks jak koń owiec, tak? Pan Olejniczak, owszem, też. Kuba, to... Tak, to wiesz... To... Janusz Palikot jest po prostu rewelacyjny. Kocham tego człowieka, bo... To jest kopalnia cytatów. Typowy numer pisowski. Najpierw żeśmy zrobili kupę w salonie. Kopalnia śmiesznych sytuacji, no i przede wszystkim jest kontrowersyjny, a ludzie to po prostu lubią. Chleba i igrzysk. Ja za tebe śryblo złoto, ja za tebe śryblo złoto, ja za tebe śryblo złoto, a ty mene pochwolo to. Wydaje mi się, że śmiejemy się, ponieważ nie możemy nic innego zrobić. Śmiejemy się, no bo nic innego robić nie możemy. Może przez śmiech maskujemy swój strach.